Dzień dobry, Taras, witaj serdecznie. Dzień dobry, Igor, witam. Witam jeszcze raz studię, witam wszystkim Państwu Wielkiej Polski. Nie ma nic ważniejszego, jak oddać swoje życie za swoich bliskich, swój kraj, państwo. Temu dla mnie te ludzie, oni może zginęli fizycznie, ale duchowo oni jest żywy, bo tylko ciało zmiera, a dusza jest żywa i ona jest tam wysoko na niebie. I temu u nas w Ukrainie i tak każdego dnia w 9 rano wszystkie takie państwowe i prywatne zakłady, żołnierze, straż graniczna, straż pogotownia, policja, wszystkie się szykują i same w 9 rano wspominają wszystkich, kto zginął w tej walce Ukrainy przeciw Rosji. To jest taka u nas ustanowa, że co dzień my wspominamy swoich bliskich, jakie zginęli w tej wojnie. Z tamtej strony giną różne inne potrzeby, a z naszej strony idą te najlepsze chłopaki, dziewczyny. Jest taka pogłoska, kuli jak dziewczyny wybierają najlepszych. A czemu najlepszych? Bo ten najlepszy, on nawet tam, kiedy jest na przednim samym froncie, on nie szuka jakby się gdzieś tam sfalsyfikować, gdzieś tam się uniknąć tego ryzyku, a napaki oni idą na ten ryzyk, żeby żegnać tego wroga z naszej ziemi, tym, że nie tylko giną wojskowe. Bardzo jest, powiem tak, ciężko, kiedy giną małe dzieci, stare ludzie, zwykli, mirni mieszkańcy, kiedy ich rakiety przylitają po takich blokach багатоповерхових, przylitają po szpitalach, po dziecinnych budynkach i tyle jest takich momentów, gdzie małe dzieci zostają z oderwanymi końcówkami, bez nóg, bez rąk, czy zostają. I to jest jak dla wojskowego, kiedy ty patrzysz takie kartyny, to bardzo jest ciężko, bo też masz doma dzieci, masz małe dzieci i ty sobie nawet wyobrazić nie możesz, jakby coś takie się stało z twoim dzieckiem, ale ty nie rozdzielasz te biedy na swoje dziecko i cudze dziecko. Jest dzieci Ukrainy, jest ludzi zwykłych i temu ty to wszystko przyjmujesz, jakby to byli twoje bliski. Temu u nas u wojskowych jest taka złość na tych, kto przeszedł na naszej ziemi. U nas nie ma strachu walczyć, walczyć za tę sprawiedliwość, za tę demokrację, bo dzisiaj Ukraina walczy nie tylko za tę sprawiedliwość, żeby była w Ukrainie, bo jak my widzimy, ta wojna dzisiejsza, ona pokazała, gdzie jest państwa, jakie podtrzymują Ukrainę i jest państwa, jakie podtrzymują tę Rosję, terrorystyczne Rosję, bo wiele państw już przyjęli w siebie takie zakony, gdzie Rosja jest dzisiaj państwem terrorystem. I dzisiaj trzeba, nastał ten czas, gdzie każdy ma zrobić dla siebie wybór i powiedzieć, gdzie on jest w te ciężkie takie minuty, nie tylko dla Ukrainy, dla całej Europy i dla całego świata. Ja się poznał z tym bratem, jaki zginął niedawno. Ja się poznał przez swojego takiego przyjaciela. Oni razem walczyli z początku jeszcze z 14 roku w morskiej piechota. Ja taka morska piechota, taki oddział. I ja tylko znał o jego starszym bracie z rozmów swojego przyjaciela, że był taki żołnierz, taki odważny, jaki szedł na ryzyki, nie bał się w śmierci, no, ale się stało tak, że on zginął w tej wojnie. Później ja się poznał z jego bratem młodszym, ten mój przyjaciel, nas skontaktował i kiedy się przyjaciel żenił, ja też był na wesele,
kiedy był ten młody chłopak, jaki zginął ten drugi brat, on przyjeżdżał do nas na pozycji, kiedy my byliśmy tam na wschodzie, w Doneckiej, w województwie doneckim. Był bardzo taki świetny chłopak, taki, ja kiedy znam pro jego śmierci, on zginął, powiem szczerze, ja nie był z nim rodziną, nie znam jego całe życie. Znał jego jakich 3 lata od śmierci jego brata, od tego jak brat jego zginął. Ale na tyle on mnie gdzieś tak do mojego serca, on jeszcze taki był przez... Ja kiedy znam pro jego te, że on zginął, ja cały tydzień nie mógł spać. Jego ta twarz, te jego powadki, te takie jasne oczy, jasna dumka, te słowa, że on nieraz mnie mówił, kiedy my przy naszych spotkaniach, ono mnie nie dawało spokoju. Czemu Pan Bóg zabiera takich szczerych, takich prawdziwych chłopaków, młodych chłopaków, jaki by mogliby żenić się, robić swoje rodziny, zostawiać po siebie jakiś ślad córek, synów. Ale wyszło tak, że rodzice zostali bez 2 synów. Jeden prawie 25 lat, 3 lata temu zginął, a drugi zginął teraz, 3 tydzień wcześniej. I temu to bardzo taka strata i kiedy ty znajesz przy takich twoich znajomych i wcześniej taki przyjaciółki moje, jakie zginęli, ty to wszystko przypuszczasz przez siebie, przez swoje serce, nie zawsze ty możesz nawet wypuścić ślozy, poplakać, bo ze 14 roku już w tej wojnie robi się trochę takim czerstwym, że nie możesz te pokazywać na zewnątrz, ale wszystko te przypuszczasz przez siebie i w środku ono się zostaje i nigdzie nie przepada. Dzisiaj tak, będą jeszcze nas w Lwowie, nie wiem, bo jestem troszkę zarazem chorobą w szpitalu. Będziemy nazywać ulicy w cześć takiego Taras Bobanycz. Też był mój kumpel, małpozywny Hammer, jaki też zginął w tej wojnie, mał żony, ale nie zdążył też założyć dzieci i po nim nikogo się nie zostało. Znam jego jeszcze z takich podrostkowych lat. Zawsze byliśmy razem na różnych takich zachodach patriotycznych. To ten młody taki chłopak, on ma skończony uniwersytety, MWS, pracował jurystem i nawet po śmierci prezydent jego nagrodził posmertno Herojem Ukrainy. Jest taka najwyższa ukraińska nagroda i dzisiaj będą otwarzać ulicę w cześć niego. Wcześniej taki, tak samo później taki Juri Ruf, nasz pismennik i taki gromadzki dziacz, jaki zginął. Jeszcze wcześniej też matka została sama w Adymże Rybyło, gdzie on był w takiej północnej Ukrainy, z Czernigowa, gdzie mama też się została sama, mała jednego syna i wychowała jego bez ojca. I wiele takich znajomych mojej córki, bo ja już powiedziałem, że córka też była, też jest wojskowa i za ten czas od 24 lutego też w tej wojnie zginęło wiele jej takich obok wojskowych, jaki razem z niej prochodzili służby, 2 młode dziewczyny, jakie były pielęgniarki, byli na wojnie, jedna 23 lata, druga 25 lat, jakie mogli żyć w spokojnym państwie, zawodzić sobie rodziny, wychować dzieci, ale oni oddali swoje życie. Oddali życie za to, żeby my mogliśmy dzisiaj spokojnie gadać, żeby Europa mogła spokojnie sobie żyć, spokojnie pracować ekonomika. My bardzo rozumiemy, co to jest za walka. To nie tak jest walka przeciw Ukrainy, jak to jest walka przeciw demokracji, przeciw werchowaństwa prawa. To jest walka dzisiaj przeciw
państw Unii przeciw Ameryki. To jest taka nieogłoszona, ale można powiedzieć trzecia światowa wojna. Ale jaka się dzisiaj jest na terenach Ukrainy i gdzie dzisiaj walczą Ukraińcy. Tak, jest wiele tych, kto przyjechali jak dobrowolcy. U nas jest taki legion, jaki się składa z tych inozemców, jaki przyjechali. Це офіційний такий відділ військовий, де є професіонали з різних панств цілого світу, які приїхали добровольно не за пінензи, бо Україна не має тільки пінензи, і вона не плаче такі великі зарплати, бо звиклий військовий, напевно, в Америці військ НАТО зарабля тільки, і українські військові зарабля ризикує там на передній лінії фронту. І за то я би хотів теж podziękować wszystkim tym, kto i dzisiaj w taki dzień wspomnieć tych wszystkich żołnierzy z innych państw. Tak, oni może nie zawsze o nich mówią w telewizji, nie zawsze o nich mówią po radiu, ale jest taki, bo może nie każda rodzina chce znać, że może boją się, nie chcą ryzykować, bo wiemy, jak dobrze pracuje rosyjska agentura w różnych państwach całego świata. Ale dzisiaj bym chciał w ten dzień wspomnieć i tych, kto nie był Ukraińcem, kto przyjechał z drugiego boku okeanu, żeby walczyć, kto przyjechał tu z sąsiadnych państw i złożył swoje życie w tej walce. Jak ja już powiedział, w walce za demokrację, za werchowieństwo prawa, gdzie dzisiaj jest walka tego dobra przeciw zła. I za to bardzo im dziękuję i musimy w ten dzień też wspomnieć ich i podziękować rodzinom tych chłopaków, tych dziewczyn, jakie zginęli w ukraińskiej ziemi. Jaka dzisiaj jest tej świętej ziemi, gdzie się przelewa nie tylko krew Ukraińców, a i innych narodów. To nas nie wbija, to robi nas mocniejszy. Od dopiero prawie za 5 minut do naszego połączenia się skończyła trwoga, jaka była po całej Ukrainie. Prawie cała Ukraina była atakowana znowu rosyjskimi rakietami, ale pracowała PPO ukraińska, jeszcze nie wiem, nie mam dokładnej informacji, w jakich miastach, gdzie co włączyło, czy pozbijali te rakiety. No dopiero prawie przed naszym połączeniem się ona skończyła. I tak prawie na dzień po 2-3 razy. Українські люди вже є звикли до того, і мали діти, навіть моя цурка, яка має 6 років. Мам 3 цурки, мам 2 зінця, мам, і мам мали внучки. На початку війни то навіть від сирени люди трохи такий був хаос, паніка, трохи ще балі. Пожніче, як там вибух, чи в Вінниці, чи в Луцьку, чи в Франковську, чи в Львові. To był taki strach, ale ludzie już przyzwyczaili się do tego strachu, już nie ma paniki i 80% dzisiaj w Ukrainie gotowy walczyć przeciw Rosji. To bardzo cieszy. Ja wiem, że nie każdy wyżyje w tej wojnie, nie każdy się zostanie żyć. Nikt nie wie, co na nas czeka dzisiaj, na co nas czeka jutro, ale każdy zna, że to jest dobra sprawa, że my walczymy o przeszłości, jaka będzie. I my widzimy światło w tej w końcu tunela. To jest same główne. Nie wszystkich jest żołnierzy, nie wszystkich jest tam na tym przedniej linii, ale niektóry raz, kiedy ty jest doma, pamiętam jak pierwsze dni wojny, nie ma z córką połączenia 3-4 dni. I ja wiem, co to jest dla bliskich, dla rodzinnych, co to jest czekać tego dzwonka, jaki zadzwoni. Ale kiedy przez parę dni, kiedy dzwoni ten dzwonek, kiedy ty masz przed tym, jak ty masz jego odbierzasz, ty się boisz i ty chcesz poczuć same ten głos, czy swojej córki, czy swojego przyjaciela, kiedy długo nie było na związku, kiedy ty znasz, że on walczy, ale na innym oddziale frontu. Czy ty dzwonisz i ktoś odbiera i ty przeżywasz, że to był sam jego głos, a nie ktoś inny.
Tak, to jest. Oto jest największy strach w tej wojnie. Kiedy ty czujesz stratę swoich bliskich, swoich kumpli, oto jest najcięższy. A tak, jak mówię, jest taka piosenka po ukraińsku, ona tak звучить: вогонь запеклих не пече, гартує дух і волю, рве до бою. Не знаю, чи ти зрозумів, але є така пісенька. Огнисько вже не пече тих, хто ще є опічений вогнем, огнисько. Під час Майдану, бо було, згинело трошки вище, як сотня, і так назвали Небесна Сотня. А тих, хто згинув в тій війні, тих, хто згинув на Майдані, бо Майдан це був такий початок цієї вальці. Вони на них називаємо Небесне воїнство, Небесне войско. Але хотів би ще раз наголосити, зміра тільки тіло, але не душа. Пише в Біблії, і неодноразово мовив ксьондз, що той, хто згинув в вальці за свого близького, за свої родини, за своє панство, вмирає тільки тіло, а душа є жива. Вона є, може, іншим вимірю, бо я греко-католіком, я християнин, вірю в Бога, і тому, може, тому є нам так легко вальчити в тій вальці, бо віримо в щось більше, ніж просто така смерть земна. Є ще є життя таке вічне по-українськи, вічне. Життя вічне. І той, хто віддав своє життя в вальці, він від Пана Бога заслужив те життя вічне. І тому він і для мене є живим. Повім так. Ще є такий у нас вислов: живі та мертві можуть собі допомагати, черпати один від одного те енергії тих хваль напротив цілого століття, може й менше, і які маємо зв'язок в Бозі і через Бога. І тому те наші кумплі, про яких ми дійсно споминали, вони надають нам те енергії. Як є такі слова: веде нас в бій борців упавших, слава наших братів, які вже згинели. І тому вони нам додають тієї енергії, вони нам додають тієї сили вальчити в тій війні. Все буде добре, перемога буде на нашій стороні, тому що ми з нами є правда і Бог. І як з дитинства розказували мені родичі байки, де в кожній байці добро має звичайство над злем. Дякую, Ігор, хотів би також подякувати тобі, як тому, що хто дійсно підносить ті теми і мешкаєш в Польщі, де немає війни, але споминаєш також за українців, за що ти дуже дякую, бо єстеш з тих, нема національності, а є просто те, хто є люди, хто ще приймує бядом свого сусіда. Нема різниці, чи то є Україна, чи Польща, чи Німці, чи Французі, чи Британці. І дуже дякую тобі за твоє серце, за те роботи, які ти робиш. І хотів би ще на остаток ще раз повідати: дуже дякую всім. Wielkie dzięki tym rodzinom innych państw, jakie stracili swoich dzieci na ukraińskiej ziemi. Bardzo wam dziękuję.